Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, tak wczesnym porankiem. Dzisiaj, moi drodzy, jest 1 września. Oprócz wielu ważnych jubileuszowych wydarzeń, dzisiaj rozpoczyna się szkoła. I pewnie spodziewacie się, że będę wszystkim młodym osobom, które idą do szkoły, mówił, no trudno się mówi, wakacje minęły, powodzenia życzę. Otóż nie, znaczy powodzenia życzę, ale jakiś taki już jestem zmęczony narzekaniem na to, że się szkoła zaczęła. Kurde, to, że młodzież dzisiaj narzeka, że się szkoła zaczęła, to znaczy, że my jako rodzice, i przemawiam tutaj do starszych moich widzów, słabo sobie z tą młodzieżą radzimy. To znaczy, ja wam powiem, kiedy ja byłem młodym człowiekiem, strasznie się czuję staro, jak tak mówię, ale kiedy ja byłem młodym człowiekiem, to mi ojciec tak dawał wakacje popalić, że ja potem do szkoły szedłem cały i szczęśliwy. Od rana do wieczora, albo najpierw jak byłem młodszy, to treningi, a potem praca. Więc mówiłem sobie, Jezu, jak dobrze, liczyłem dni, żeby się tylko szkoła zaczęła. I było tak fajnie, byłem taki zadowolony. Teraz młodzi ludzie mówią, do kitu, wakacje się kończą, nie ma życia. Otóż, moi drodzy, w szkole to jest dopiero życie, to jest radość, bo potem jak przychodzi już, jak się kończy szkoła i trzeba się zabrać do roboty, to już nie jest tak wesoło. Już wtedy wszystkie dni zlewają się razem, wszystko wygląda tak samo. Czekacie na te weekendy z upragnieniem, a potem i tak jesteście zmęczeni. Siedzicie przez cały tydzień w pracy, a potem musicie jechać gdzieś daleko do rodziny, na przykład na ten weekend. I w zasadzie przyjeżdżacie tam, siedzicie przez chwilę, potem wracacie, jesteście ciągle zmęczeni tą podróżą, pracą i w poniedziałek znowu do roboty. I wtedy zobaczycie, jak to strasznie było w szkole. Ale oprócz takiego standardowego narzekania na tą szkołę i oczywiście z drugiej strony standardowego narzekania na to, że po szkole jest jeszcze gorzej, to powiem wam, moi młodzi widzowie, wykorzystujcie ten czas, ponieważ to jest jedna z nielicznych szans w waszym życiu, kiedy wasz umysł może się rozwijać. To znaczy, za każdym razem jak się czegoś uczycie, to wasze możliwości się poszerzają. I powiem wam, że kiedy człowiek skończy szkołę, to przestaje się uczyć, przestaje zdobywać nowe doświadczenia. To znaczy pracuje, oczywiście w ramach tej pracy też się uczy wielu rzeczy, ale nie do tego stopnia, co w młodości. Wyobraźcie sobie starszego faceta, który już dawno temu skończył szkołę, że on ma przysiąść i nauczyć się do jakiegoś egzaminu. No nie ma szans, mówię wam, zapytajcie rodziców, co by zrobili, gdyby mieli teraz siąść i się uczyć do jakiegoś egzaminu. Jeżeli będą z wami szczerzy, to by powiedzieli, że w życiu, za żadne skarby. Ponieważ im człowiek starszy, im bardziej po szkole, tym te zdolności do chłonięcia, do zdobywania nowej wiedzy maleją. No, oczywiście wszystko zależy od tego, jaką macie pracę. Niektórzy mają taką pracę, że muszą się ciągle uczyć i bardzo dobrze, ja im zazdroszczę. A niektórzy mają taką pracę, że w zasadzie ona jest powtarzalna i od pewnego momentu przestają się rozwijać w ogóle. Więc nie dosyć, że będzie trudniej, to jeszcze stracicie okazję do tego, żeby się dokształcać, żeby się rozwijać, żeby być coraz mądrzejszym człowiekiem. Więc wykorzystajcie ten czas dobrze, bo to ten rozmiar waszej mózgownicy, z którą zakończycie szkołę, będzie prawdopodobnie tym rozmiarem, z którym dojdziecie już do kresu w waszych dni. Więc zadbajcie, żeby ten rozmiar był solidny. To, moi drodzy, pozytywnie wpłynie na wasze doświadczenia z życia. No chyba, że będzie wojna i wtedy w zasadzie wszystko jedno. Nie no, dlaczego miałaby być? Mój Boże, nie chciałem was tak straszyć w związku z 1 września. Ale uczcie się, uczcie, potem będzie gorzej. Kurde, miałem was nie straszyć, ja pierdzielę. A z drugiej strony dobrze wam tak. Chodzicie do szkoły, więc macie dużo luzu. Jak was trochę ktoś postraszy, to wam się nic złego nie stanie. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Życzę miłego dnia. Hej, hej!